śmierć. No śmierć. Ja usłyszałem o śmierci Michała od youtubera o nazwie Igrokes Slava. Słuchaj, ja ci teraz dodam tutaj informacje, które my mamy na pewno sprawdzone, dlatego że my nie jesteśmy głupimi ludźmi. Było kilka programów, wiesz, też była taka informacja tam od Irokeza. Ja ci teraz wrzucę fakty, które są na pewno faktami. To jest potwierdzone, bo jest odpowiedź na przykład rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji i rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w której ten rzecznik wypowiada się, no bo tutaj pytaliśmy, tak, o pana imię, nazwisko Michał Żulikowski, prawda, wizerunek nawet był przekazany, więc Michał Żulikowski od dnia 18 do dnia 26 tego miesiąca nie figurował w ogóle na liście poszukiwanych, czyli nie był zgłoszony przez nikogo jako osoba zaginiona. Nie był też odnaleziony jako po prostu ofiara jakiejś zbrodni, czyli nieboszczyk, tak? Nie ma aktu zgonu wystawionego. Wszystkie te informacje, które mamy w internecie, to są informacje, no pan Maciej Maciak pojechał po bandzie strasznie, no bo tam on, nie wiem, czy chciał może zabłysnąć, dodał taką informację od siebie, że Żulikowski został zasztyletowany, dokładnie, nie podał, czyli nawet taką metodę, tak, czyli specyficzne zasztyletowanie, to jest takie określenie w kryminalistyce. I słuchaj, no to jest pewnik, to jest na 100%, bo te dokumenty po prostu są, było oficjalne zapytanie, oficjalna odpowiedź. No policja chyba nie ma żadnych powodów, żeby ukrywać to, czy ktoś, na pytanie proste, czy ktoś żyje albo nie żyje, tak? Mogą wiesz, tam objąć tajemnicą śledztwa, że szczegóły, tak? Gdzie to było, jak to było, z kim to było, ale to, czy żyje, czy nie żyje, to nie jest żadna tajemnica, dlatego można też sprawdzić tak zwany akt zgonu, czy istnieje, bo on musi być najszybciej wystawiony. I słuchaj, kontynuuj dalej, jak to wpływa, jak ty to widzisz właśnie, aha, zapomniałem ci powiedzieć, a konto oczywiście tego, w internecie ktoś zrobił zbiórkę na wieńce, kwiaty, ludzie tam wpłacili pieniądze i po prostu wydymał tych ludzi na ponad 2000 zł, pokazując im fakera i znikając. No i to możesz mówić teraz dalej. Jak ty to odebrałeś, tą informację właśnie z netu? Wiesz co, tutaj może być tak, że na jakby, jeżeli rodzina nie zgadza się na publikację pewnych informacji, to policja nie będzie ich publikować. A faktem jest taki, że no na 99% Michała już nie ma między nami. Jest to sytuacja trochę tajemnicza, trochę dziwna, no i trochę taka niezrozumiała dla mnie. Aczkolwiek rozumiem rodziców, jeżeli tam ojca Michała, jeżeli nie chce, żeby takie sytuacje dochodziły do mediów, do środowiska szerzej, no to nie. A może został zastraszony, my tego nie wiemy. Wiesz, my tutaj możemy zabawić się tutaj w zgaduj, w zgadule, ale tu też nie chodzi o to, żeby kogoś w błąd wprowadzać. Jest to sytuacja zagadkowa, jest to sytuacja kolejna, jedna z wielu w ostatnim czasie, która nie daje ludziom spokoju. Tak samo przecież facet z Poznania, z Pancernych Poznań, jechał na motorze i w niego wjechał samochód. Czy ten człowiek, który spowodował śmierć tego Edwina całego, został znaleziony czy postawiony do jakichś tam odpowiedzialności za to, co się stało? Czy to uznano za wypadek? To znaczy, czy może, nie z tego, wiem, o co wiem, to właśnie w tym przypadku tego człowieka z Poznania policja mówi na zasadzie, wiesz, tak enigmatycznie, tak, było takie zdarzenie, nie możemy nic powiedzieć. Czyli no jest jakaś kryminalna sprawa, prawda? Nie jest to, bo tak by napisali, że pijany kierowca tam pojazdu takiego i takiego nie, no, spowodował, ale nie mówią. No więc tutaj jest już taka, ja mówię, ja nic nie mówię w tym kierunku, tylko myśmy zbadali to, bo słuchaj, rzecznik prasowy policji, jeden i drugi, czyli ten wojewódzki i krajowy, oni tylko i wyłącznie udzielają informacji dziennikarzom, którzy są akredytowani. Ja też byłem w szoku, że nie może byle kto zadzwonić i zapytać, tylko ma być to dziennikarz i na dodatek ma być to redakcja, która, wiesz, którą oni sobie wybrali, że z nią współpracują. To oni wybierają. Też jest jajcalsko to zrobione. No i takiego człowieka żeśmy znaleźli, który pracuje w takiej po prostu redakcji i jako ten pracownik, no tam jakoś chyba powiedział, że może pisze coś, może nieważne, no w każdym razie jakie podstawowe informacje chciał wyciągnąć,
dostał informację, że oni nic nie wiedzą. No wiesz, to też może być w pewnym sensie wybieg, w takim, że po prostu może no, nie chcą nic mówić. O, no to też rozwiązanie pewnego rodzaju. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pewnie ludzie robią sobie kapitał na śmierci danego człowieka i robią drugich za przeproszeniem w chuja. Zbierają pieniądze, tworzą jakieś historie, które nigdy nie miały miejsca. Przy tym pomawiają innych ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego. To jest obrzydliwe, kurwa, no i niestety takie mamy społeczeństwo. Słuchaj, ja coś powiem jeszcze ważnego, wiesz, bo ty tutaj poinformowałeś, że on cię tam pomawiał, ja to słyszałem ten materiał, on jest u nas zabezpieczony, bo ludzie zrzucają do nas na serwer, jak coś nawet zniknie z internetu, to ono jest i tak u nas w formie zgrania. Słuchaj, ja byłem fizycznie, oficjalnie oskarżony o zamordowanie pana Żulikowskiego. Ja z panem Żulikowskim nigdy nie rozmawiałem, nie miałem żadnego konfliktu. W sumie słyszałem o tym człowieku, ale zupełnie z innego jakiegoś tam rejonu, że facet jest jakimś tam kulturystą, coś tam ćwiczy, coś tam ten, wypowiada się gdzieś tam politycznie. Raz było faktycznie, było coś takiego, kiedy on powiedział, że odnosił się do jakiegoś strajku górniczego i powiedział, że on by do tych górników strzelał. No to ja wtedy chyba powiedziałem, że no to jest kawał chuja, nie? I on nawet nie odpowiedział na to, nie było żadnego czegoś takiego. Ale został również Wojciech Olszański oskarżony o to. I słuchaj, i jest ciekawa sytuacja. Został oskarżony o zamordowanie Żulikowskiego. Ja oglądałem materiał, który Wojtka Olszańskiego wszyscy znają, że ten facet tam francuski bagnet i tam te historie, prawda? To tak można, tam tak, każdy tak, nie wiedział, że to takie jest, wiesz, takie na zasadzie cię kurwa zabije, nie? No to nie tego. No i nagrał coś tam takiego, bo obraził Żulikowski jego żonę. I słuchaj, i najlepsze było to, że wczoraj Jabłonowski został zatrzymany, ale przez Wydział AT, Wydział Antyterrorystyczny Policji. No, ja nie mówię, że Wojtek kogoś zamordował, nie? Tylko, że to jest, widzisz, to się pojawiła informacja, że Olszański zamordował ten. No, ja jestem na, ty jesteś teraz na pierwszej liście, bo pewnie nie wiesz, że w polskim internecie ty jesteś pierwszym zabójcą, ja jestem drugim, Olszański jest trzecim zabójcą. Jest nas trzech. Na pewno. No poważnie. Ja nie, słuchaj, okej, ja to rozumiem, ja to przyjmuję do wiadomości, tylko że obojętnie z której strony ktokolwiek nie chciałby mnie sprawdzić, ja wtedy byłem w pracy i ja pracuję za granicą i ja nie mam nic więcej do dodania, no to przecież można mnie sprawdzić w MSZ-cie, że ja obecnie przebywam za granicą Polski, tak? I przebywam od dłuższego czasu, także nie wyjechałem w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch, tylko ja wyjechałem już kilka miesięcy temu. I tak to wygląda. A pamiętam tą sytuację, o której mówisz, jak wtedy Michał Żulikowski o tych górnikach powiedział, żeby do nich tam strzelał, bo to było trochę obrzydliwe z jego strony. Chyba nie zdawał sobie tam z czegoś sprawy. I pamiętam, że ja wtedy, bo to było chyba bodajże rok 2020 albo 2019. Tak. Ja wtedy jakoś miałem z nim to nagranie takie jedno. Mieliśmy i żeśmy tam doszli do pewnego konsensusu, ale między nami nigdy nie było tam jakiejś kurwa kości niezgody. Po drugie, on później uderzał w takie tematy, które mnie mało interesują, typu tam jakieś podwodne cywilizacje, takie bardziej tematy science fiction, gdzie ja nie jestem mocny w tych tematach, ani się tym nie interesuję, więc nawet jego działalność później mnie nie interesowała. Wiem, że miał bardzo duży konflikt z tym, z panem Bednarzem, tak? I tutaj ja też zostałem zaatakowany w taki sposób, że jestem niby bardzo wielkim przyjacielem Bednarza i że myśmy razem tu ukartowali. A widzisz, a ja zapomniałem powiedzieć, że ja też teraz, bo ostatnio nawet z Pawłem Bednarzem nagrywaliśmy tutaj materiały. W zeszłym tygodniu chyba dwa były na ten temat.